Plusy i minusy posiadania przydomowej stajni. Plusem jest na pewno to, że wiemy, co koń je i zależy to od nas, czy to dostanie on jaką ilość siana, czy dostanie owies, czy bądź tego owsu nie dostanie. To zależy wszystko od nas. Jeśli mamy swoje pole, to odpada nam koszt siana i słomy, no bo tak naprawdę wtedy sami to zbieramy i nie musimy na to wydawać pieniędzy. Kolejnym plusem jest to, że mamy oko na swojego konia. Wiemy, co on robi, widzimy go, a w razie jakichkolwiek kłopotów możemy szybko zareagować, bo nie musimy jechać kilka kilometrów dalej do stajni, tylko widzimy, co się z nim dzieje i od razu reagujemy. Plusem, jak i minusem jest to, że przybywa nam pracy, ale spadają nam właśnie koszty utrzymania w porównaniu na przykład z pensjonatem, bo płacimy głównie za paszę, weterynarza i kowala, ale tak naprawdę równie dobrze możemy konia karmić sianem i może cały dzień być na padoku. Więc tak naprawdę to wszystko zależy od nas. Sami decydujemy, czy konie stoją w stajni, czy też mają wiatę na padoku, gdzie są 24 godziny na dobę. I jest to tak zwany chów bezstajenny, czy też właśnie wolimy posiadać boksy. Jeśli posiadamy boksy, no to sami decydujemy, czy ścielimy to słomą, wiórami, pelletem. Jest to zależne od nas, ale tak naprawdę jeśli posiadamy gospodarstwo rolne, to większość osób zapewne ma słomek. Sami decydujemy o tym, jaką ściółką ścielimy koniom i co zrobimy z tym obornikiem. Jeśli na przykład ścielimy słomą, no to zapewne większość osób daje to jako nawóz pod swoje uprawy. Ale jeśli na przykład mamy wióry, no to już jest z tym troszkę większy problem, bo wióry zakwaszają glebę. Jeśli mieszkamy na wsi, no to mamy dostęp do terenów i to w dodatku bez liku. Jednak minusem jest to, że wtedy prawdopodobnie nie posiadamy hali albo jakiejś porządnej ujeżdżalni, no bo są to jednak zbyt duże koszty, no i zbyt wielka ilość pola. Plusem jest na pewno to, że buduje się lepsze więzi z koniem, bo w końcu mamy go przy sobie cały czas, możemy z nim spędzać właśnie nasz czas, bawić się z nim, uczyć sztuczek, czy po prostu siedzieć na padoku i je obserwować. Jest to również bardzo dobra nauka odpowiedzialności i dobrej samoorganizacji. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo duży plus, jeśli chodzi o posiadanie przydomowej stajni. A jeśli posiadamy swoje pole, no to kolejnym plusem jest to, że wiemy, co używamy na to pole i czy jest to bezpieczne dla konia, czy też nie. Albo jeśli było na przykład pole nawożone, no to wiemy, że na przykład w tym czasie nie możemy konia wypuścić w pobliże tego pola. Jednak posiadanie konia w przydomowej stajni wiąże się również z kilkoma minusami. Na przykład problemem jest to, gdy chcemy wyjechać gdzieś na dłuższy okres czasu, no to raczej ciężko jest nam znaleźć zaufaną osobę, która zaopiekuje się tym koniem. No i również trzeba pamiętać o tym, że konie są to zwierzęta stawne i potrzebują towarzystwa drugiego konia. No niektórzy mają na przykład kozę, ale bądźmy szczerzy, są to jednak zwierzęta koniowate i potrzebują towarzystwa koniowatego. Minusem jest też to, że musimy zdawać się na pogodę, bo raczej nikt hali, no tak jak mówiłam, nie ma i nie możemy po prostu pracować z koniem, jeśli na przykład leje i nasze pastwisko i padok jest całe w błocie. Musimy pamiętać też o tym, że niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, musimy zająć się koniem. Czy to są święta, czy leje, czy mróz, czy jest po prostu upał przeokropny, to musimy się tym koniem zająć i musimy mu zapewnić odpowiednią ilość wody, siana,
i co jest równoznaczne z tym, cała opieka nad stajnią spada na nas i w tym wszelkie naprawy, czy na przykład dajmy na to się zepsuje coś, no to musimy to naprawić, no i no raczej nie ma osoby, która by to zrobiła za nas, tak? No i również jest czasem tak, że po prostu brakuje nam czasu i samej chęci na pracę z koniem, bo na przykład mamy gorszy dzień, a jednak no, trzeba po prostu się do tego zmotywować i popracować z koniem. No i też najlepszy tekst mojej siostry: nie ma kiedy odpocząć od koni. Bo no, prawda jest taka, że mając konia przy domowej stajni, głównie żyje się tymi końmi. Tak, one wyznaczają nam rytm życia. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się na dole w komentarzu swoją opinią, czy masz jakieś plusy i minusy, o których nie wspomniałam, w posiadaniu przydomowej stajni.